Dzień dobry, dobry wieczór. No jeżeli tak pan prezes powiedział, to znaczy, że troszeczkę się zna. Ja tu przyjechałem tak naprawdę powalczyć. Ten tor mistrzy, ja lubię tutaj jeździć. Troszeczkę jakby na początku skomplikował deszcz, ale jakby tym się nie zważałem. W każdym biegu sobie zaplanowałem, że będę zdobywać jak najwięcej większą ilość punktów i tak by dało mi w sumie 13 i zwycięstwo. Być może ten ostatni bieg, gdyby tak nie pojechał Jagoda z Miedzińskim, być może byłby dodatek z Krzysiem czy ze Skórą. Strasznie się cieszę, 8 medal do kolekcji. Znaczy, proszę mnie nie pytać, czy będzie 9, tak? Jest 8, strasznie się z tego cieszę, to nie wpada często i co roku. Ja dzisiaj dobrze jechałem, dobrze sobie na to, że radziłem. Dedykuję to mojej żonie i córce Wiktorii oraz wielu było faworytów do tego u siebie, jak Jagód Miedziński, więc srebrną na pewno bym brał w ciemno. Do Zomka jeszcze mi trochę brakuje, więc muszę trochę pojeździć. Co mogę powiedzieć? Pierwszy bieg miałem ciężki, bo miałem strasznie dobry skład i z czwartego pola, potem deszczu miałem ciężko. Przerwali mi wyścig, ten punkt straciłem. No i nie zrobiłem korekty na ostatni wyścig. Na bieg dodatkowy zmieniłem w ciemno diametralnie silnik i dopiero jechałem szybko, a Janek dzisiaj był też strasznie szybki, więc cieszę się ze srebrnego medalu. Dziękuję moim też mechanikom, sponsorom, rodzinie oraz tacie, który jest na wakacjach, ale przygotował mi się dobry silnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Cienosz Kołodziej, brązowy medalista Mistrzostw Polski. To jest nie pierwszy raz, jak jesteś na podium, natomiast jest to na pewno troszeczkę inny wynik. Tamten był uzyskany na własnym torze w Tarnowie. Tym razem po raz pierwszy byłeś na stadionie w Toruniu na tym torze i udało ci się stanąć na podium. No tak, mam szczęście do, gdy jestem pierwszy raz na stadionie, zazwyczaj dobrze mi idzie, później jest gorzej. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. No cóż, generalnie dzisiaj byłem szybki na starcie. Na trasie już mniej walczyłem, bo nie byłem na trasie tak spasowany dobrze, jakbym tego chciał. No cóż, no bardzo się cieszę z tego wyniku. Też tak jak Krzysiek mówił, przed zawodami wziąłbym to w ciemno. No ale no, świetnie się złożyło. No, szkoda ostatniego biegu, tylko że sędzia nie dawałby mi troszeczkę czasu, bo mielibyśmy równe szanse, a tak to no, troszeczkę nie mogłem się dobrze przygotować, bo jednak zbyt szybko i zdążyłem tylko podjechać pod taśmę na byle jakimś. Jak mam pojechać? Powiedziałem, że ma jechać do szczytu i z krawężnika, natomiast to nie zafunkcjonowało, dlatego że Kołodziejątko jechał lepiej po pierwszym łuku, miał korzystniejszy najazd, tak? W związku z tym wyjechał z pierwszego łuku pierwszy i bodajże Krzysiu po zewnętrznej pojechał drugi, trzeci łuk, także też to mu udało na zwycięstwo, natomiast jeżeli by przyszedłby mały do mnie po poradę, też bym udzielił i bym tak samo udzielił jak Krzysiu. One.